Witam was wszystkich. Dzisiaj przyjechaliśmy ponownie na parkiet na Westmoor Street do naszego sklepu. Wszyscy zawsze się pytają, śląskie rolady, jak je zrobić, jak one wyglądają na prawdziwo, jak wygląda śląsko rolada. Niezwykły jest raz, rolada śląsko. I ja dzisiaj specjalnie do was, tu z wołowinki, z tego pięknego mięska, zrobię do was rolada. Pokażę wam na gipciora, już jak się ją rozbił, żeby czasu nie tracić, jak robimy u nas w domu śląsko rolada. Pierwszy. Wedle uznania, ja lubię trochę więcej. Zimt, mustarda. Nie mam takiego nożyka, ale pokażę wam tutaj przepis, taki jak u mnie w domu. Żadnych kombinacji, stosunkowo prosty, dobro wołowina, musztarda, sól, ta jest prawie z dodatkiem czosnku, może być, nie ma problemu, chyba że ktoś nie lubi czosnku, dowolmy troszeczkę soli. I tu mam pokronę, kiszony ogórek, nie używam konserwowego, nie używam żadnych kiełbas. Wydaje mi się, że prawdziwa rolada musi być z dobrej jakości boczku, najlepiej lekko podwędzanego albo surowego i cebula. Trzy składniki podstawowe. Dową. Ogórek kiszony. Dową. Boczek. Ilość zależy od wielkości, wiadomo, rozbitego mięsa. Nie? Także nie ma problemu. Ja się postaram jak najwięcej zmieścić w tej roladzie, bo lubię jak jest full. No i teraz tak. Bierzemy dwa boki. Zawijamy, żeby nam bebechy nie wyleciały. No i bierę, że no tak, pyk. Ja tu ją troszeczkę chycemy. O, tak. I mamy ją w pełnej okazałości. Ja już się pozwolę przygotować kącek nitki. Nie używam za bardzo żadnych patyczków, wykałaczek, bo mi się źle piecze. Także nitka. Nie trzeba ją ani porządnie wiązać, to jest na pierwszy strzał, bo jak się białko zetnie, to automatycznie z rolady nic nie wypłynie i wszystkie smaki nam zostaną. Także zwijamy, takiego fajnego knotka zrobimy. O, wygląda to jak wygląda. To jest śląsko rolada i teraz idzie prosto na tygiel, na gorący, rozgrzany olej z dodatkiem troszeczkę jodową gęsiego fetu, bo to ma bardzo wysoka temperatura spalania i się fajnie przyrumienią. Także teraz będziemy piekli i czekamy na efekt końcowy. Zanim rozgrzeje nam się olej, żebyśmy upiekli i fajnie zrobili rolady, to mam do was coś specjalnego. Jerzek ze Śląska. Uwielbią w święta makówki. Te będą w troszeczkę innej odsłonie. Dokładnie wam pokażę. Zrobił, że je trochę wcześniej, no bo wiadomo, to jest ponad 2 godziny roboty. Postarał się to zrobić tutaj wcześniej. Teraz wam pokażę, o co mi chodzi dokładnie. To są moje mili makówki w mojej odsłonie. Może do was to jest dziwne, że z góry jest brzoskwinia. Nic dziwnego i nic mylnego. Makówki są standardowe. Mak, chałka, miód, rodzynki, różnego rodzaju orzechy, mleko i bardzo wysokiej jakości miód akacjowy. Góra składa się, możecie mi wierzyć, mojej roboty, musu brzoskwiniowego z dodatkiem imbiru i minimalnie żelatyny. Wychodzi takie cudo, zaraz dokładnie wam pokażę, jak te moje makóweczki, tu pilnuję pomału, jak te moje makóweczki wyglądają. Robimy tak zwaną koszt próba. O, powoli wyciągamy. Tak. Obok. No i tak w sumie to nic nam nie pozostało, jeno skosztować tego przepisu. Obudźcie się, fajnie. Wszystko się połączyło. O mój Boże. O kurczę, to jest bajka. Sama masa makowo.
właśnie, jest dosyć słodko. Ta góra jest w ogóle niepocukrowaną, ale celowo, bo ona ma być troszeczkę taką gorzkawą. Te brzoskwinie są rozgotowane, zblendowane, a na górę są przystrojone naturalnymi. Więc uważam, że na święta super alternatywa, super. Coś innego. Każdy zawsze je normalne makówki, standardowe, posypane kokosy. A te? Proszę. Z musem brzoskwiniowym. Super. Olej rozgrzany. Widza, lekko już kopci, rolady. Zdążył, żeby już zrobić. Najlepsze w tym wszystkim będzie to, że takie rolady już tutaj dostaniecie w polskim sklepie zrobione, gotowe. Ja im trochę pokazał przepis i takie rolady będą do zakupienia. Także teraz sposób pieczenia, tak powiedział. Wysoko rozgrzany olej i upiekiemy trzy fajne rolady. Na razie zostawimy. Staramy się w ogóle nie odlepiać mięsa. Mięso po czasie same się odlepi. One się powinny fajnie przyrumienić, bo najlepszą zołza właśnie z rolad, które są przyrumienione. Taką bladą rolada to nie za bardzo. Pokorza wam potem efekt końcowy, będziecie zachwyceni. Nie ma nic lepszego jak nasza śląska rolada. Tyle, że szczylo, no ale nic. To tak, moi mili. Rolady 2 godziny 15 minut już się dusiły. Podpieklimy je, zalolimy je bulionem warzywnym i efekt po 2 godzinach i 15 minutach jest dokładnie taki. Pójdźcie się zobaczyć. Zołzy nam się zrobiło fajnie dużo. Rolady się już zrobiły brunotne aż. Uwielbiam je podlewać w trakcie. Ja. One są już praktycznie na etapie końcowym, ostatnie 5 minut i wykładamy. Pokorza wam śląsko odsłona śląskiego obiadu w taki troszeczkę nowoczesny fusion. Do tego modra kapusta, wytłumaczę wam jak ją zrobią, a rolatki już je mamy, już są nasze. Zaraz będziemy wcinali, basiole będą pełne. Etap wykładania zakończony. Zołza mojej roboty. Dodatek zawsze lekko ugotowano w zołzie suszona śliwka. Rolada. A to coś niesamowitego. To jest kapusta czerwona ugotowano w wodzie z brązowym cukrem. Około 25 minut. Odstawiono na bok. Jakieś 20 minut się chłodzi. Polewamy ją całą octem winnym albo octem jabłkowym. Całą ją zalewamy. Leży pół godziny w tym occie. Tak jakbyście robili modrą kapustę, no w innej odsłonie. A do tego ta szpyrka z cebulą, którą normalnie się miesza, idzie inaczej. Ją mu rozpuszczono, swojsko szpyrka. Szpyrka zresztą tutaj jest kupiono. W domu, że się ją wyskwarzył. Wygląda wyśmienicie. Cebulka, boczuś i teraz to idzie na ta kapusta. Tak. Razem z tym fetem, z tym wszystkim na kapusta. No i to jest taka moja wariacja na temat śląskiego obiadu. Rolada, przepis doma. Pire ziemniaczane, nie było czasu na tarte kloski, innym razem pokorza. Czyli w mojej odsłonie kapusta czerwona, tak jak powiedział już w skrócie, ugotowano w wodzie z brown sugar, czyli z brązowym cukrem, odstawiono, zalono octem winnym albo octem jabłkowym, jak kto woli. Jak ona już zmieni kolor na taki jasno różowy, wyciągamy, chłodzimy i szpyreczka na wirk razem z cebulką. Nie byłbym sobą, ja bym tych cudów nie skosztował. Pierwsze co, no to muszę skosztować rolatki, pokorzymy.
W środku farszyk jest z owcito, z łza. O mój Boże. I kapustki. Ojej. Naprawdę spróbujcie. Ta kapusta jest niemożliwa. Wręcz niesamowitą. Ja wiem, że standardowo uporządkowano jest dobro. Ale ta, jak rozrobicie... A nie chcę wam nawet go dać, bo chyba to zjem wszystko za ruch. Był akcent śląski, makówki, rolady. Teraz będzie akcent szkocki. Co to jest? Chodźcie się obejrzeć. To jest, moi kochani, najwyższej jakości jagnięcina. To są dokładnie kotlety jagnięce. Szkoci je uwielbiają, uwielbiają. Ja je zrobię w takiej całkiem innej odsłonie, z typowo angielsko-szkockim sosem miętowym. Tutaj robi nam się już glazura z octu winnego, brązowego cukru i wody. Czekał, redukował przez jakieś 15 minut, długo to nie trwa. Patrzcie, co robię. Rozgrzona patelka, tak? Nie używam na razie żadnych przypraw. Kładamy wszystkie. Centralne miejsce, bo mamy takie warunki, że niestety musimy się radzić. Zróbmy 4, bo nam za dużo na początku nie wyjdzie. Odłożymy. Ja. Sos miętowy. Tu już jest praktycznie po redukcji. Mięta. Staramy się w miarę drobno pokroć. Ja robię to na razie tak. Obracam. Ja staram się taką małą kostkę pokroć, ja, żeby wydobyć jak najwięcej smaku mięty. Zobaczcie się. Nasza glazura już dokładnie jest na etapie wrzenia. Nic innego, no, ze środka mięta. Na razie żadnych przypraw. Sama mięta. Za chwilę dodamy troszeczkę soli i troszeczkę pieprzu. I potraktujemy za chwilę kotlety jagnięce tym naszym sosem. Czekajcie, muszę sprawdzić. A, jeszcze chwilka. I oni lubią za bardzo wypieczonych, raczej takie medium. Nie każdy lubi, ale ja uważam, że takie mięsa tak wysokiej jakości powinny jeść jedzone jako medium. Ale to już jest indywidualna sprawa. Chodźcie się obejrzeć. Zaczyna nam to wszystko przybierać takiego fajnego kolorku. To pod wpływem wrzenia powinno nam fajnie puścić smaczek. Możemy dołożyć teraz troszeczkę pieprzu. I troszeczkę soli. Niedużo. Musimy chwilę poczekać, bo przestało nam wreć. Warunki mamy polowe, więc się musimy radzić. Ale nie liczy się wygląd, nie no, smak. Dzisiaj będę musiał niestety postawić na smak, no bo nie mamy za bardzo talerza fajnego, ale kotleciki już nam dochodzą. O, sosik też. W skrócie mogłabym powiedzieć, no tak, usmażone kotleciki jagnięce, sos angielski miętowy, czyli tak jak powiedział, ocet winny, brązowy cukier, troszeczkę wody i redukujemy go około 15-20 minut.
Po tym dodajemy tylko świeżo pokrojoną miętę. I czekamy na nasze chopsiki jagnięce. Teraz się próbuję palcem, ale one jeszcze lekko są w środku. Ten sos możemy odłożyć. Ja. On niekoniecznie musi być gorący. Kotlety będą gorące, on powinien nawet być taki w sumie letni. Także możemy go odstawić. No i czekamy na nasze kotleciki. Myślę, że z każdej strony ze 4 minuty maksymalnie. Etap pieczenia, smażenia naszej jagnięciny dobiegł końca. Sosik ochłodnął. Chodźcie teraz dokładnie. Ja podobno bardzo prosto. Pire, mały akcent mięty, dużo nie. I teraz cała ta nasza esencja smaku mięty, octu winnego dowomy na nasze kotleciki. Ostrożnie, nie za dużo. Smak jest bardzo, bardzo intensywny. Można sobie go odłożyć, kiedy indziej go wykorzystać. Ja bym proponował tylko i wyłącznie tyle. One za chwilę się napiją fajnie. I to jest mój akcent na święta w Szkocji. Święta w Polsce, niedziela, Ślązoki. Spędzamy przy roladzie, kloskach w Szkocji. Przy dobrej jakości jagnięcinie, sosie miętowym i ziemniakach pire. Moi kochani, z okazji świąt życzę wam, żeby były wesołe, żeby były pełne miłości, rodziny. Życzę tego wszystkim czytelnikom Emito. Chciałbym podziękować wam za wszystkie suby, za to, żeście pomogli mi w promocji. I myślę, że nasza współpraca będzie nadal trwała. Życzę wam jeszcze raz wesołych świąt, pełnych lodówek i do zobaczenia po świętach. Na razie!